Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, aż mi się gorąco zrobiło, o się w autku zagrzało. Kochani, witam serdecznie, dzisiaj zaczynamy dzień w Gliwicach bardzo ponuro, deszczowo, mroźno, bo jest chyba 0 stopni. Zosia w szkole, Grzesiu dołączy później, a ja się wybrałam z samego rana na zakupy do Lidla. Więc idę do Lidla zobaczyć, co tam ciekawego. Dzisiaj mam taki dzień wolny od pracy, więc chcę i troszeczkę, wiecie, w domu pobyć, posprzątać, coś fajnego ugotować. No i sobie tak na spokojnie rano przyjechałam właśnie do Lidla, bo u nas, tam gdzie mieszkam, po południu to tu się wejść nie da, bo tu zawsze jest taki Lidl, że jest bardzo dużo osób, a mam go najbliżej swojego domu, w związku z tym lubię do niego przyjeżdżać, ale właśnie z samego rana, kiedy tych osób jest mniej i mogę sobie tak spokojnie pochodzić, pooglądać. Powinnam ominąć ozdoby świąteczne. Już sobie powiedziałam, nie, 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 Anna, nie kupujesz już nic. Na pewno coś tam wleci, ale z przyjemnością zobaczę, co tam wjechało w Lidlu na święta. Ale na razie takie zakupy normalne do domu. Z tymi świętami to jeszcze troszkę. Także zapraszam na dzisiejszego vloga, pomimo takiej paskudnej pogody. Dzisiaj spędźcie ten dzień z nami. Jestem w domu, pokażę Wam fascynujące zakupy z Lidla, ale jestem z siebie dumna, bo nie kupiłam nic z ozdób świątecznych. Prawda jest taka, że wszystko mam, więc już tylko tak sobie generalnie oglądam, ale zawsze to jest taka nutka ekscytacji, co nowego w tym roku na Boże Narodzenie z ozdób. Ale serio, nic nie potrzebuję. Więc pokażę Wam fascynujące zakupy z Lidla. Powiem Wam tak, bardzo lubię też takie hole zakupowe, food hole oglądać, bo zawsze można sobie coś podpatrzeć, więc i ja to robię, bo lubię. Już Wam pokazuję, więc tak, Febek. Teraz jest w Lidlu, ja może tego wcześniej nie widziałam, takie stoisko z powiedzmy taką, jakąś, nie wiem, bardziej swojską wędliną, tam są kiełbasy, różne rzeczy. I wzięłam Grześkowi tym razem taki bekon pieczony. Wygląda to bardzo apetycznie, więc zobaczymy. Kwiczki z piersi kurczaka to też wzięłam. Na słodkie jakieś takie rurki, to bardzo lubię. Jezu, jak ja to lubię. Nie powinnam, ale uwielbiam to. Jakieś zwykłe herbatniki, bo chyba dzisiaj będę robić Grzesiowi i Zosi budyń, a oni lubią przekładane herbatnikami. Tutaj nic ciekawego, banany, jakaś bułka i brukselka, bo w tym domu ja uwielbiam brukselkę i jem tylko ja. Jakieś pomidory, płyn do mycia naczyń, nie wiem dlaczego, ale zawsze kupuję fery, więc i tym razem będą fery. Zosi wzięłam takie lody o smaku gumy balonowej, takie kulki. Wiem, że to jest pewnie chemiczne, ale od czasu do czasu jej zawsze jakieś takie głupoty kupuję. Zaintrygowała mnie zupa botwinka. Ja w sezonie kocham jeść botwinkę, wiadomo, z takiej świeżej. No ale teraz nie ma, więc ugotuję taką, zobaczę, może to będzie dobre. Malinki dla mnie, bo ja kocham maliny. Dwa takie skyry do picia, zawsze je biorę sobie do pracy na przykład. Moje świeże mleko, które zawsze Wam pokazuję, bardzo je lubię. Herbatę Earl Grey, bo nie wiem, czy to mówiłam, oprócz zielonej uwielbiam w zimie pić Earl Greya, więc zawsze jakiegoś Earl Greya muszę kupić. Powiedzmy feta, masło, takie kiełbaski. Wzięłam, Zosia lubi takie typu, wiecie, frankfurterki. Jakiś ser, wzięłam sobie, bo były po 2 złote. Takie drewniane gadżety do kuchni, zawsze mi się to przyda, więc wkładam do lodówki, ogarniam i będziemy się chyba zabierać za obiad.
ja do Ciebie przychodzę szybciutko z haulem zakupowym z Sinsay'a, żeby Ci pokazać, co sobie zamówiłam, a zamówiłam sobie 3 rzeczy. I ogólnie jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę za tak niewielkie pieniądze można fajnie te rzeczy wystylizować. I tak, na sobie mam sukienkę właśnie z Sinsay'a z golfem. Za chwilę poproszę Grzesia, to pójdziemy nagrać Wam, jak ta sukieneczka w całości wygląda, bo ja też lubię takie hole oglądać, kiedy dziewczyny to mierzą, że mniej więcej widzę, jak to wygląda, jak to się układa. W związku z tym za chwilę Ci nagram, a może Ci już wrzucę teraz. Pokazuję tą boską, według mnie, sukienkę z Sinsay'a za jedyne 29,90. Ma golf. Ja kocham takie sukienki z golfem właśnie na jesień, zimę, dlatego że ja nie lubię szali nosić, bo zawsze je gubię, więc taki golf. Bardzo przyjemny materiał. Ja już dzisiaj cały dzień w tej sukience chodzę i naprawdę jest rewelacyjna. Bardzo przyjemny ten materiał. Ona z bliska ma taki lekko prążkowy, taki prążkowany ten materiał. I jeszcze była w kolorze beżowym, ale ten beż dla mnie był taki za jasny i stwierdziłam, że to nie na teraz. Przynajmniej mi ten kolor nie pasował, ale zerknijcie sobie na stronę Sinsay'a, bo może jeszcze są też beżowe. Naprawdę jeszcze myślę, czy sobie nie dokupić jeszcze jednej takiej samej, bo jest naprawdę rewelacyjna. Dzisiaj mi się fantastycznie w niej chodzi, także dla mnie petarda. Także jak macie ochotę, to zamawiajcie. Ja nie wiem, czy powiedziałam, ja mam rozmiar L, żeby ją mieć troszeczkę taką, powiedzmy, luźniejszą. I tak się całość prezentuje. I jak? Świetna ta sukienka. Wiecie co, to jest naprawdę żart. Za 29,90. Ja ogólnie mam tak, że jak mam jakieś sztuczne materiały, to nie czuję się komfortowo. Natomiast w tej sukience naprawdę czuję się dobrze. Chodzę w niej dzisiaj cały dzień. Także jest naprawdę, dla mnie jest rewelacyjna. I jeszcze zamówiłam sobie 2 dodatkowe rzeczy. Oczywiście będą z kolorem czarnym, bo ja uwielbiam ubierać się na czarno. Także nie mogłam tutaj, wiecie, w innym kolorze sobie zamówić, bo Anna to jest po prostu czert. I już Ci pokazuję, co sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie taki sweterek. On jest z krótkim rękawem, więc ja też takie propozycje lubię, bo na przykład sobie to założę tylko jakąś ramoneskę, jak gdzieś szybko na przykład z auta wyskakuje. I on jest taki sweterkowy. Obawiam się tylko jednego, mówiłam to kiedyś w jakimś vlogu, że ja nie za bardzo umiem dbać o swetry, dlatego swetrów nie mam dużo, bo ja mam zawsze przygodę po praniu, czyli źle wypiorę, nie chcę się niektórych rzeczy na przykład ręcznie prać. Stąd daję do pralki, a potem, wiecie, wyciągam sweterek jak dla lalki. W związku z tym zobaczę, czy to przetrwa. Wygląda on tak. Ja też wzięłam w rozmiarze L, bo chciałam taki troszeczkę luźniejszy. I zobaczę, jak go będę miała wkrótce założony, to Wam dam znać. Materiał jest naprawdę przyjemny, a cena, muszę sobie przypomnieć, ale chyba maksymalnie 30 zł. Także taki sweterek. Mam też w grudniu właśnie bardzo takich dużo spotkań towarzyskich pod kątem świąt. W związku z tym takie rzeczy na pewno się przydają, bo dla mnie to są takie po prostu bestsellery, które można zawsze sobie do czegoś założyć i wystylizować. Cześć Zosiu! Jest i Zosia. Tym razem mama w Sinsay'u pokazuje rzeczy, haul zakupowy. Także taki sweterek, nie mogę się doczekać, aż go założę. Lubię też właśnie taki print w paseczki, także zobaczymy, jak tylko go ubiorę, to Ci pokażę. I kolejna rzecz to jest nic innego, jak zamówiłam sobie taki sweterek, taki trochę long sleeve dla mnie, ale taki po prostu czarny sweterek. I powiem tak, wzięłam też rozmiar L, ale on jest taki dosyć krótki. Więc albo do spodni z długim stanem, albo do spódnicy. On jest taki, o, prążkowany. Tak Ci to pokażę. Materiał wydaje się być bardzo przyjemny. Więc też, jak kiedyś będę miała na sobie, to Ci pokażę. A to też kosztowało maksymalnie chyba 30 zł. Więc ja bardzo lubię właśnie takie
ala bluzeczki, sweterki z troszeczkę cieńszej tkaniny, ale myślę, że on jest tak krótki, że albo do spodni z wysokim stanem, albo do jakiejś spódnicy, albo może do jakichś shortów, nie wiem, do czegoś go na pewno założę. Także za te trzy rzeczy zapłaciłam stówkę, więc one były tam po 30 kilka złotych. Ja po prostu nie wierzę, Zosia. Zgadnijcie, co się stało. Pada śnieg w Gliwicach. Ja teraz tak patrzyłam i mówię, nie, po prostu szok. Ale powiem, kocham, Zosia, nie? Zosia już radość, bo jest śnieg, także pierwszy śnieg w Gliwicach. Woo, super, cieszymy się. Mama się będzie bardzo cieszyć, bo jak jutro napada więcej, albo w ogóle zaczyna się sezon w grudniu, mam nadzieję, że w grudniu spadnie śnieg, to mama jest cała happy, bo rano wyjeżdża z garażu, potem pracuje, a jak wraca z pracy, to musi odświeżać auto. Więc wszyscy kierowcy się cieszą na śnieg. Okej, dobra, ja uciekam, coś będziemy jeszcze za chwilę fajnego pewnie rodzinnie robić. I taki to był szybciutki haul z Sinsaya. A jeszcze a propos tych właśnie grudniowych spotkań, bo mam spotkanie właśnie ze znajomymi, zawsze się spotykamy przed świętami, jest zawsze wigilia w pracy. Zawsze właśnie mówię, nigdy fajnych ciuchów nie jest za mało, zawsze można sobie coś fajnie wystylizować. I dzisiaj Grzesiu mnie bardzo zaskoczył, dlatego że przeglądał sobie stronę Zary i mówi, kurczę, widziałem bardzo fajne buty dla Ciebie, właśnie na takie okazje, na takie wyjścia. I powiedział, że mi zamówił te buty, więc sama się w ogóle nie mogę doczekać, uwielbiam takie niespodzianki, że właśnie zamówił mi buty, więc jak widzicie, my sobie nawzajem i właśnie kupujemy, zamawiamy nawet buty, co podobno nie wolno, bo to przynosi jakiegoś pecha czy coś, ale myśmy nigdy nie zwracali na to uwagi, jaka to jest część garderoby, tylko po prostu jak nam się podobało, to sobie wzajemnie coś zamawialiśmy, więc nie mogę się doczekać, muszę chyba poczekać jeszcze dwa dni, dwa albo trzy. Przyjdzie paczuszka, to Wam przyjemnością pokażę te, bo sama nie mogę się ich doczekać, ale myślę, że będzie fajne zaskoczenie i przypuszczam, że te buty, jeżeli rozmiarowo wszystko będzie pasowało, będą ekstra, dlatego że po prostu Grzesiek zna mój gust, wie, co ja lubię, czego nie, i dlatego mam zero stresu, że zamówił jakieś buty, które by mi nie odpowiadały, więc czekam z wielką przyjemnością. Cóż to mi mój mąż za fajne buty zamówił. Okej, okay, ja uciekam. Będziemy coś tam z Zosią za chwilę działać. Chyba Zosia budyń, co? Będziemy działać budyń i zobaczymy, co się jeszcze dzisiaj u nas będzie działo. I wiecie co? Miałyśmy z Zosią robić budyń i mieliśmy chillować, a tu taka niespodzianka. Dzwonią do mnie z mebli Agata, że lampa jest gotowa do odbioru, więc trochę nam się popołudnie Zosia ciachło. Pojechaliśmy odebrać lampę. Lampa już jest z nami i już Ci pokazuję, bo tak się jaram tą lampą, ona mi się tak podoba. Nie przejmujemy się, za lampą jest jeszcze drabina, bo jeszcze będziemy coś tam potrzebować zrobić. Tu ma takie, o, drewniane nóżki, abażur, ulubione słowo Grzesia, także lampa już jest, jak już będziemy mieli wszystko gotowe, to Wam z przyjemnością pokażę, ale tak... W ogóle ja ostatnio tak narzekałam, że straciliśmy z Grzesiem 3 godziny w Agacie, a finał finałów, lampa zamiast 2 tygodnie to chyba w 3 dni i jeszcze w ogóle był niesamowity rabat, więc bardzo się cieszę. Takim sposobem tego vloga już kończę, dlatego że miał być inny, no ale musieliśmy pojechać po lampę. Ja się strasznie cieszę, że już ją mam, także no po prostu uwielbiam takie dni, kiedy właśnie coś przychodzi, na co tak czekałam i to jeszcze tak szybko. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga i oczywiście jak Wam się podobało, to łapeczki w górę. Dzisiaj tak w sumie to chyba jestem tylko ja, bo Zosia byłaś na chwilę, nie? A Grzesiu w ogóle zajęty, więc już nie kręciliśmy dzisiaj razem. Także dzięki, bardzo fajnie, że jesteś. Witam wszystkich nowych subskrybentów i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!